Witam Państwa na uroczystym otwarciu Muzeum Sztuki Pana Lovely. Takiego wydarzenia nie było od epidemii Liszajca, którą nam zafundował bezdomny Glina. Lubię przytulasy. Na otwarcie muzeum przyjechał sławny krytyk sztuki Dante Diderot. Pan Dante ma wszelkie kwalifikacje, bo jest gejem. Dante, czy mógłbyś coś powiedzieć o tych fantastycznych dziełach sztuki? Artyści to kanciarze. Nawet te małpy, co kiedyś pomalowały ściany w jaskini w Lascaux. Sztuka to gówno. Interesujące. Nie bardzo rozumiem to dzieło. Podoba ci się? Podoba? Jestem tu uwieczniony. Pierwotny tytuł to Hobson ciągnie druta czarownikowi z UFO. No i wreszcie ma to sens. Kareno Crawfordowa, mniemam, że dzięki temu obiektowi odczuwasz ludzką emocję szczęścia. Aha, to jest lepsze niż tanie wino w kartonie. A gdzie małżonek? Mi się dyskutowało dobrze z nim o piłce stopowej w porze dostarczania energii, kiedy wchłanialiśmy i trawiliśmy mięso rogatych ssaków lądowych. Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, więc odsłonię więcej dekoltu, dobra? Kurde, już się spóźniłem. Karen mnie zabije. Hej, Siri? Nie Siri, tylko Vlad. Vlad? Dobra, widocznie telefony Lovely mają Vlada. Dobra, Vlad, prowadź do muzeum. A po co panu jakieś muzeum? Vlad...